Miałam guza w piersi. Miałam raka. Zostałam uzdrowiona. Przez to, że tacy ludzie, jak my teraz tutaj, położyli na mnie ręce i powiedzieli, że w imieniu Jezusa guz musi wynieść się z mojej piersi, a diabł nie ma prawa dotykać mojego życia. Gdy ja uwierzyłam, gdy uwierzyłam w tego Jezusa, który umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał, zaczęłam czynić te same rzeczy, które On powiedział, że będą robić ci, którzy uwierzą. Położyłam moje ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Urodziła dziecko, ma prawie roczek. Modliłam się o kobietę, która miała guza na kości. Guz się wycofał. Modliliśmy się z mężem o mężczyznę, który miał, gdzie lekarze powiedzieli, że jego mózg już nie żyje na skutek niedotlenienia, zawału serca. Człowiek wraca do zdrowia. Modliłam się o kobietę, której chcieli wstawić sztuczny staw kolanowy. Pojechała do lekarza. Lekarz powiedział, niepotrzebna jest operacja. Wraca pani do zdrowia. Takiego Boga wam głosimy. Tego samego Jezusa, który 2000 lat temu chodził po ziemi, czynił znaki i cuda. I powiedział, że ci, którzy w Niego uwierzą, będą te same rzeczy czynić. Będą kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni. Będą kłaść ręce na ludzi, którzy są zniewoleni, mają nałogi czy inne rzeczy, depresje, a ci będą wolni. Ten sam Jezus, wczoraj, dziś i zawsze. Takiego Boga do was głosimy. Tego, który zmienił nasze życie. Tego, przez który wszelkie związania, które były w naszym życiu, się skończyły. Nie mają do nas dostępu. Skończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Później studia podyplomowe tutaj na Politechnice z nieruchomości. Dla mojej dobrze wykształconej głowy, dla mojego intelektu mowa o Jezusie była zbyt prosta. Mówiłam, co? Jezus? Tak po prostu Jezus? Przecież to jest dla słabych chyba ludzi. Dla kogoś, komu się nie udało, a ja? Ja wiem, jak sięgnąć po sukces. Przecież jestem dobrze wykształcona. Wiem, czym rządzi się ten świat. Mieliśmy bardzo dużo pieniędzy. Mąż był partnerem w olbrzymiej kancelarii prawniczej tu w tym mieście. Tworzył ją. Mamy piękny dom. Urodziłam dwie dzieci. Ale wewnątrz mnie ciągle czułam pustkę. Wiedziałam, że to, co daje ten świat, szczęścia mi tak naprawdę nie daje. Nie daje mi spełnienia. Że wewnątrz mnie jest jakaś dziura. Jest coś, czego nie mogę niczym zatkać. Ludzie wokół mnie mówili, że Bóg nie istnieje. Że jest tyle milionów gwiazd, galaktyk. Po co komu Bóg? Że świat powstał na skutek jakiegoś wybuchu czy czegoś takiego. Dinozaury i inne rzeczy. I ja gdzieś szłam za tym myśleniem. Bo mowa o Jezusie i o krzyżu była tak prosta, że wydawało mi się, że uwłacza mojemu intelektowi i dobremu wykształceniu. I większość z was myśli tak samo. Bo tego samego szukaliśmy i tego samego pragniecie. Pieniędzy, sukcesu, akceptacji. I ja też tego chciałam. I też taka byłam. Ale tak jak wy teraz słyszycie Ewangelię, właśnie taką prostą, że Jezus umarł za was na krzyżu i zmartwychwstał. I nie mieści się to często w waszej dobrze wykształconej głowie. Tak samo te słowa dotarły do mnie. I mówię, ale jak to? Ma być to takie proste. Przecież ja już tyle wiem. Tyle chcę jeszcze się dowiedzieć o tym świecie. Ale później przeczytałam, że Bóg sam powiedział, że mowa o krzyżu jest mocą dla tych, którzy uwierzą, że ta prosta mowa, ta prosta, zwykła, jakby głupia mowa jest mocą dla tych, którzy uwierzą, ale mową ku śmierci dla tych, którzy nie chcą. I zawsze będą tacy, którzy uwierzą i tacy, którzy nie będą chcieli. I tak było za czasów Jezusa. I ja powiedziałam do tego Boga, że Go nie znam, jeżeli jest prawdziwy. Ale jeżeli On jest, a ja Go nie znam, to znaczy, że omija mnie coś, co może zmienić całe moje życie.
co może być czymś najważniejszym w moim życiu. I że jeżeli to jest prawda, to ja go potrzebuję poznać, a ci ludzie mi powiedzieli, że mogę go poznać sama, że nie potrzebuję pośrednika ani człowieka, że mogę do niego zawołać. I z głębi mojej dobrze wykształconej głowy, ale też z głębi serca, które mówiło spróbuj, zawołałam Boga i powiedziałam, potrzebuję Ciebie poznać, jeżeli jesteś prawdziwy, jeżeli istniejesz. I każdy z Was może tak samo zrobić. Ja się z Nim spotkałam realnie. Później, gdy miałam guza w piersi i jeszcze nie sięgałam swoją wiarą w to, że Jezus umarł za mnie na krzyżu i poniósł każdą chorobę, że mogę być zdrowa, to ludzie, którzy mi głosili Ewangelię, powiedzieli, położymy na Ciebie ręce i będziesz zdrowa. I mam badania na to, że miałam tego guza w piersi i na to, że go nie ma, że jestem całkowicie zdrowa. To tylko wzmocniło moją wiarę. Powiedziałam, jesteś realny naprawdę. Podniosłeś moje życie, zostałam uzdrowiona. Przystałam wewnątrz mnie, mimo wszystkiego, co posiadaliśmy, mimo zbudowanej, można powiedzieć, rodziny, tak? Dzieci, męża, sukcesu finansowego. Przestałam czuć pustkę, którą wcześniej czułam. Gdy zamykałam drzwi i zostawałam sama w pokoju, wiedziałam, że jest Bóg, że jest Jezus, Król Królów, Pan Panów, Ten, który stworzył świat, niebo i ziemię. Wiedziałam, że jest On i wewnątrz mnie nie było nigdy żadnej już więcej pustki. Nigdy nie przyszedł jakiś trudniejszy dzień czy chwila zawahania, bo poznałam Jezusa. Wiedziałam, kim jestem, skąd jestem i dokąd idę. Śmierć, której tak bardzo często boją się ludzie, która jakaś przychodzi do ludzkiego życia w różnych obszarach, przestała mieć dostęp do mojego życia. Każdy dzień okazał się zwycięski. Każdy dzień inny. Tak bardzo inny od tych dni poprzednich, kiedy żyłam bez Niego. To wszystko jest dostępne także dla Was. Rozważcie w swoich sercach, żebyście nie byli tymi ludźmi, o których Jezus powiedział, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy idą, nie wierzą i giną. Ale mowa o krzyżu może być dla Was mocą, która podniesie Wasze życie, jeżeli uwierzycie w Jezusa, jeżeli uwierzycie w to, że za Was umarł na krzyżu i dla Was zmartwychwstał. Ci, którzy uwierzą, są powołani do zwycięstwa, do chwały, do zwycięskiego życia. Możecie być całkowicie zdrowi i nigdy nie cierpieć. Nic nie będzie związywało waszego życia. Możecie być zdrowi od wszelkich nałogów. Nie być zależni od ludzi, którzy związują wasze życie. To wszystko jest w Jezusie. Wiara jest bardzo prosta. Nie sięga się po nią intelektem. Ja musiałam poniżyć moją mądrość, mądrość z tego świata, żeby przyjść do Boga. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe dla ludzkiego umysłu, tym bardziej jak jest się dobrze wykształconym. Nie jest to łatwe dla tych wszystkich, którzy tutaj przychodzą do tej auli. Ja też wiem, jak to jest. Ile razy przekraczałam bramę chociażby Uniwersytetu Warszawskiego. Ale to ta mowa o krzyżu i to ten Jezus przyniósł zwycięstwo do mojego życia. Nie te ciężko zdobyte wykształcenie, nie te trudno zarabiane pieniądze, nie mąż, nie rodzina. To mnie nie dopełniło, ani nie spełniło, ani nie dało w głębi serca takiego szczęścia, którego szukałam. Dopiero spotkanie z Jezusem, wiara w Jego krzyż, Jego pusty grób i zmartwychwstanie, to, że jest jedynym Bogiem, że na Jego imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Dopiero to przyniosło spełnienie do mojego życia. To, co wcześniej, jako bardzo młody człowiek, całkowicie odrzucałam i eliminowałam. To, z czego kiedyś się śmiałam, co wzbudzało mój szyderczy uśmiech. Ten Bóg, z którym kiedyś nie chciałam mieć nic wspólnego, gdy do Niego zawołałam,
i powiedziałam, że chcę go poznać naprawdę, gdy uwolniłam swoją wiarę w to, że umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał. To zmieniło moje życie. To podniosło moje życie. Stałam się dzieckiem Bożym, tak jak powiada Pismo. Wiem, skąd jestem i dokąd idę. I się nie boję. Jestem spełniona i jestem zdrowa. Zwyciężam. Jezus powiedział, że On zwyciężył świat. To wszystko, co opresjonuje nasze życie. Że On pokonał diabła. A ci, którzy są dziećmi Bożymi, to ci są zwycięzcami. Ci, którzy uwierzyli. Być może w waszych sercach coś drga. Odpowiedzcie na to. Nie spychajcie gdzieś tego na bok, co słyszycie. Odpowiedzcie na tą drobną wiarę. Zawołajcie do Jezusa, bo być może coś w was mówi, że to, co słyszycie, jest prawdą. Tylko musicie zawołać z głębi swojego serca, że chcecie poznać Jezusa i chcecie wiedzieć, czy to, co słyszycie, to jest prawda. A ten Bóg da się wam poznać, tak jak dał się poznać mi. Teraz to, co słyszycie, może być błogosławieństwem do waszego życia. Ale może być też przekleństwem, jeżeli przejdziecie mimo. Już nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że nie słyszeliście Ewangelii, takiej prawdziwej, tak jak powiada Pismo, tak jak głosi Jezus. Bo słyszeliście. Teraz wy musicie rozstrzygnąć w swoim sercu i zdecydować, kim dla was jest Jezus i co zrobicie z tym, co słyszycie. Musicie podjąć mądrą decyzję ku życiu lub kto odrzucić. Nie ma innej możliwości. Tu na ziemi podejmujecie decyzję o swoim zbawieniu, czy je przyjmujecie, czy nie. O swoim ratunku, czy je przyjmujecie, czy nie. Ja zdecydowałam, dlatego zwyciężam i dlatego dzielę się tym z wami. Zdecydujcie o tym, kim dla was jest Jezus w swoich sercach, a będziecie zwyciężać, jeżeli podejmiecie mądrą decyzję.